Grupa reprezentacyjna sędziszowskiego zespołu pieśni i tańca Rochy wystąpi na festiwalu folklorystycznym w Rumunii, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Folkloru. Festiwal potrwa od 17 do 21 sierpnia. To już kolejny festiwal, podczas którego Rochy zaprezentują się w gronie wielu zespołów z całego świata. Dla młodzieży będzie to doskonała okazja do obcowania z dotąd nieznaną kulturą ludową. Będą zespoły gospodarzy oczywiście, będą zespoły z Grecji, z Bangladeszu, z Australii, z Łotwy, z Estonii, z Turcji. Także myślę, że będzie ciekawa impreza. Jedziemy tam na 5 dni. Być może, że rozszerzymy jeszcze program o zwiedzanie Bukowiny. To się okaże na miejscu. Gospodarze nam zapewniają zwiedzanie zamku hrabiego Drakuli oczywiście w Branie. I częściowo Transylwanii oczywiście przejazdem. A oprócz tego to będziemy przede wszystkim koncertować. Członkowie zespołu z niecierpliwością czekają na wyjazd. Każdy międzynarodowy festiwal jest dla nich kolejną lekcją folkloru. Ponadto promowanie polskiej kultury sprawia im wiele satysfakcji. Cieszymy się, że mamy okazję po raz kolejny reprezentować naszą piękną polską kulturę za granicą. Tym razem będzie to Rumunia i właśnie jesteśmy z tego dumni, bo w tym państwie nasz zespół jeszcze nie uczestniczył w żadnym festiwalu. Myślę, że polska kultura, polskie tańce i zarówno muzyka są bardzo, bardzo interesujące na tle innych państw. Mamy bardzo żywiołowe tańce i muzykę, więc większość z innych zespołów z innych państw patrzy na nas raczej z zaciekawieniem i nie nudzimy raczej publiczności, tak uważam. Ten rok jest dla sędziszowskiego zespołu wyjątkowo intensywny. Lato tego roku było do tej pory już było bardzo bogate, obfitowało wyjazdy zagraniczne i w koncerty w kraju, ale także w spotkania pod znakiem 17. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, bo przecież gościliśmy tutaj w lipcu zespół z Kijowa, zespół polonijny i tutaj Rochy oczywiście pełniły rolę przewodników i pilotów i spotykali się na wspólnych zajęciach z tancerzami z Kijowa, a potem jeszcze przyjmowaliśmy grupę z Mołdawii polonijną, a oczywiście braliśmy udział również w koncertach festiwalu w Rzeszowie. Duża grupa zespołu uczestniczyła w koncercie krajów zamieszkania na Podpromiu w Rzeszowie. Poza tym mieliśmy też zgrupowanie, przecież z grupą gimnazjalną. Byliśmy w Wapiennym przez kilka dni. Dzieci były na krótkim wyjeździe w Rabce, także bardzo, bardzo był rok. Może nie tyle rok również, ale wakacje bardzo pracowite, a przed nami koncerty w ramach jubileuszu 60-lecia Domu Kultury, który nas czeka w październiku. Także po przyjeździe będziemy robić nabory do nowych grup tanecznych, jak co roku tradycyjnie. Z tego miejsca już zapraszam młodzież i dzieci, żeby się zapisywać do zespołu, a później się przygotowujemy do jubileuszu, ale jeszcze we wrześniu mamy zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego do udziału w takim projekcie Folkfest Karpaty i to by się wiązało z 3-dniowym wyjazdem na Ukrainę, gdzie byśmy występowali z zespołami z Białorusi i z Ukrainy. I wytypowano dwa polskie zespoły ze ściany wschodniej, między innymi Rochy do udziału w tym festiwalu. Do tak pracowitych wakacji Rochy przygotowują się przez cały rok, ale z pewnością warto. Dziś zespół jest jedną z najlepszych wizytówek miasta. Byliśmy 6 sierpnia również, koncertowaliśmy w Ustrzykach Dolnych na Dożynkach w Bieszczadzkim Młynie i grupa się bardzo podobała. Wręcz ludzie podchodzili do mnie, którzy pochodzą tutaj z tych stron i mówili, że są dumni z Sędziszowa, że mamy taki wspaniały zespół. Myślę, że zapracowaliśmy sobie na taką już pozycję, szczególnie tutaj praca choreografa Witka Świdra i kierownika kapeli i grupy wokalnej, bo mamy świetną grupę wokalną, którą prowadzi pan
pan Paweł Gnacek, to tą pracę widać. No oczywiście to wszystko uzupełnia jeszcze dbaniem o kostiumy Basia Czelatka i to jest jej mrówcza praca, też powoduje to, że się tak pięknie prezentujemy. Przyjaźnie na całe życie, serdeczna atmosfera, obcowanie z folklorem, rozwijanie pasji i poznawanie świata. Sędziszowski zespół to dziś coś więcej niż tylko formacja taneczno-wokalna. To prawdziwa rodzina. Grupie reprezentacyjnej życzymy udanych występów przed rumuńską publicznością.